один. Я Альха. Вышел на позицию. Готов прикрыть огнем. Начинайте движение. Альха! Я Волк-1, вас понял. Выдвигаемся. Всем за мной. Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w ostatniej misji w kampanii radzieckiej Wiluszynie 2 Szturmowiku. Tak, jest to nasze ostatnie starcie po stronie czerwonych. I czy to oznacza koniec naszej przygody z Iluszynem? Wręcz przeciwnie, bo jeszcze mamy misje specjalne, które są na każdy rodzaj maszyny. A tak samo są jeszcze misje robione przez społeczność, no i oczywiście nasza seria walki czołg kontra czołg, to trzeba koniecznie dokończyć. No i jeszcze zabawa w multi. Więc tak szybko się nie pożegnamy z Iluszynem, a mam nadzieję, że będą dodawać jeszcze kolejne pojazdy. Niestety w najbliższym czasie nie pojawiam się obecnie działacze lotnicze, nad którymi twórcy pracują. Gazik się znajduje w grze SDKFZ niedługo już, no prawdopodobnie zostanie dodany, ale w moim przypadku no to one się trochę później pojawią. Dobra, no, skupmy się teraz na misji. I duży tu widać konwój, masa maszyn, 2,5 km do przejechania. Ostatnie starcie to musi być imponujące. Ucieczka z okrążenia. Uciekamy na linię frontu, tutaj jeździ drogą. Musimy najwyraźniej się okopać. Podejrzewam, że znowu będą nas goniły czołgi Panzer 3 i 4, bo Tygrysy no trochę są za ciężkie. Ale o dziwo, Tygrys jest szybszy niż Panzer 3 i 4. Bronnik przeszedł naступление, прорвал nasze pozycje. Веду бою в окружении. Прощайте нам. O, utracono sygnał, niedobrze. Tylko akurat trzeba się wycofać tutaj, co jeszcze? Ciężarówki z zaopatrzeniem. Barca 1, ответьте! Barca 1, ответьте, прием! Всем ускорить движение! Ale zaraz, sekunda, czy to my nie straciliśmy czasem połączenia z tą grupą tutaj? Ale na mapie nic nie widać. Byłoby ciekawie, gdybyśmy tam dojechali i nagle pojawiłyby się czołgi niemieckie. Kurczę, moi są tak daleko. Formacja. To jest linia, niech będzie blisko. A nie, linia to jeszcze z boku, dobra, to jeszcze raz. Poprawiłem na kolumnę, to przynajmniej bliżej będą. Tam z tyłu już widać ostrzał. Jakieś pojazdy najwyraźniej zaczęły się niby pojawiać. Byłoby ciekawie, gdyby tutaj znajdowały się jakieś czołgi i faktycznie atakowały. No mapa jest ogromna. Na pewno w niektórych miejscach coś obowiązkowo powsadzali. Czyli co, zaraz tutaj skręcamy. Drogą to będzie akcja? Chyba tak, drogą. Tamci pojechali trochę w inną stronę! Ja pierdzielę, nienawidzę tych T-34, jak one jeżdżą! Na szczęście tym razem nie uszkodziłem sobie silnika, jak to było ostatnio. Chociaż ostatnio to nie była moja wina. Barsuk 1, ja Wolk 1. Zajmijcie obronę na zachodniej okrainie siła. Dobra, zająć pozycję. Tylko no, moje czołgi... No trochę się wloką. Jak wygląda sytuacja na mapie, bo tutaj trochę odsunąłem. Na razie jest ok. Już tutaj słuchajcie, jak artyleria ostrzeliwuje cały czas. Artyleria? Nawet nie widać. Czyżby oni z tej strony jechali? To byłoby naprawdę kiepsko. O, jest przeciwnik. I nie, jednak jadą od tej strony. Ja Wolk 1. Z jużnego i jugo-zachodniego naprawienia przybliżają się tanki przeciwnika. Wszystkim przygotować się do boju. Na razie nic nie widać. Ja tu sobie zajmę pozycję, będę musiał czekać na swoje czołgi. A moje są... No właśnie. Gdzie oni kuźwa są? Nie no, jadą. Jadą drogą. Więc sobie jeszcze chwilę na nich poczekam. Przy okazji tutaj można sobie zobaczyć, mniej więcej wróg jest 2 km. O, widać zarys? Nie, to drzewo.
Coś mi tu nie pasuje. Dlaczego mam tylko jednego? Aż tak mnie zdegradowano? No przepraszam. Chociaż nie, tam jeden się zablokował. No to wszystko jasne. Już się przeciwnicy zaczynają wyłaniać. Pancer trójeczki. Dobra, zamykamy. Ustawić zasięg na kilometr. Ja wezmę z tego, bo nie chcę widzieć armaty. Troszkę za nisko. ...1400, to ty mówisz chyba o tych, co się znajdują na lewo, nie tutaj. Kurde, nienawidzę tych... ...Panzer 3 trochę. Bo one mają ten ekran, który sprawia, że mają 70 mm. Na takim dystansie z APK się nie przebije, póki tego ekranu nie zerwę. A jeszcze one się zaczęły chować... ...za jakimś wałem niewielkim. 800 metrów. O, załoga wybita, ładnie. Tutaj mniej więcej. Kurczę, za bardzo w lewo dałem. Kolejny stracił załogę. Ty aż na 700 podjechałeś? To się chyba odbiło od boku. I znowu zaczęły się tu chować. Ten jest na 900, dobra. Zobaczmy, czy na 900 trafię? No trochę nie, teren. Ja, Barsuk, 2, abry w prawej gusznicy. Ja, Wolf, 1, cel uniczterzona. No kurde, co to nie chce trafić? Ja do końca nie widzę. Tutaj kawałek drzewa mi ich zasłania. Dobra, na razie jego sobie zignoruję. Okej, tam... Ale tam to są poniszczone w większości. Jak się nie będzie ruszał, to może uda mi się go trafić. Kurde, jak to się odbiło, chyba od przekładni. Ja Wolk 1, przeciwnik odstupaj. Barsuk 5 i Wolk 4, przekazuję odchodzić. Jak to się odbija? Dobra, chyba czołg został zniszczony. Tamte się wycofały. Dobra. Rozkazy. Wycofać się. Skoro takie są rozkazy, to ja jedynie sobie, jedynie jeszcze zmienię kolumnę. Dobra, przynajmniej tamten, co utknął pod drzewem, może tutaj podjedzie. I jedziemy dalej. Dalej trzeba uciekać. Trochę kiepsko, bo udało się tutaj ich zatrzymać, ale fakt, patrząc na mapę, to jesteśmy w okrążeniu. Za bardzo tutaj się przebili. Jedynie linię to teoretycznie w tej wiosce trzeba by zrobić, ale dobra, nie zjeżdżaj mi. Ciekawe, czy tutaj jak się przemieszczę, to będzie obrona przed atakiem na przykład z tej strony. Bo wygląda, tutaj jest już front zrobiony. Albo że się wbije zaraz w grupę atakującą. Przy okazji ilu wroga? 3 czołgi rozwaliłem. No tak, tak średnio bym powiedział. 1800 metrów do przejechania. Tak jak myślałem, tutaj będzie podjazd, pewno tutaj ufortyfikować się i obronić przed wrogiem, który będzie nacierał gdzieś z tej strony.
Aha, to tyle. Jazda, taki długi teren. I to już mamy zakończenie całej kampanii po stronie radzieckiej. Dokładniej to wojny patriotycznej. No, spodziewałem się, że to na końcu będzie jeszcze jakieś bicie się. A tak naprawdę to była tylko jedna wielka ucieczka przez ostatnie dwie misje. No w sumie w ostatnich dwóch misjach niemieckich to było ściganie non-stop Rosjan i ciężarówek. Trochę to się akurat łączy. No i zakończyliśmy, moi drodzy, wcześniej kampanię niemiecką, teraz zakończyliśmy kampanię radziecką. I czy to jest koniec? Jak wspominałem na początku materiału, jeszcze są tutaj scenariusze dla czołgów. Są dla konkretnych maszyn, czyli każdy z tych czołgów, co jest zrobiony na razie w grze, ma swój scenariusz, swoją taką niewielką misję, więc to sobie rozegramy. Napiszcie w komentarzach, które chcielibyście zobaczyć jako pierwsze. Jeśli będą zbyt krótkie, to możliwe, że pojawią się dwie takie misje w jednym odcinku. Przy okazji są jeszcze misje robione przez społeczność, no to też się dodatkowo pojawią. No i przede wszystkim te nasze wcześniejsze starcia, jak wspominałem też na samym początku, czołg kontra czołg. No i jeszcze coś się zobaczy w multiplayerze. No i oczywiście, jeśli materiał Wam się spodobał, no to zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, zachęcam też do obejrzenia innych treści na moim kanale i trzymajcie się, do następnego, na razie!